Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem w ramach statystyki opisowej chciałam się zająć taką rzadziej stosowaną średnią, jaką jest średnia harmoniczna. Jeżeli mamy zadanie tego typu, że Azję bez Rosji zamieszkuje 4,7 miliarda osób, a Afrykę 1,1 miliarda osób i znana jest gęstość zaludnienia na kontynencie azjatyckim, to 135 osób na kilometr kwadratowy, a w Afryce 36 osób na kilometr kwadratowy. Jeśli dysponując tymi informacjami mamy obliczyć gęstość zaludnienia na obu kontynentach łącznie, to na pewno nie można się posłużyć w tym momencie zwykłą średnią arytmetyczną. A dlaczego? Bo trzeba zwrócić uwagę, co my mamy policzyć. Przeciętną gęstość zaludnienia. Gęstość zaludnienia jest to nietypowa miara, to ona nie jest wyliczona w kilometrach albo tylko w osobach, to jest w jednostce takiej względnej osób na kilometr kwadratowy, czyli jakiejś jednej jednostce podzielonej przez drugą. W tym momencie musimy zauważyć, że cechą, dla której będziemy liczyć średnią, jest gęstość zaludnienia, ma taką właśnie, mówię, nietypową jednostkę, bo łamaną, że tak powiem, taką względną, a liczebnością, która nas interesuje, jest w tym momencie gęstość zaludnienia, to nasza cecha. I teraz stosujemy tu średnią harmoniczną, bo jest w przypadku miar stosunkowych, na przykład kilometrów na godzinę, czy wydajność sztuk na godzinę. To akurat będziemy jeszcze mieli cechę osób na kilometr kwadratowy. I nasza średnia harmoniczna to jest liczona, tu jest nasza cecha, gęstość zaludnienia. Czyli w tym wzorze xi jest tutaj w mianowniku na dole, a n to jest łączna liczebność próby, ni poszczególnego elementu, ile ma. A więc rozpiszemy to w ten sposób, że łączna liczebność to jest 4,3 plus 1,1, a tutaj w mianowniku mam sumę czego? Ułamków, gdzie w liczniku jest dana liczebność wariantu, a na dole liczebność, czy wartość tego wariantu. Czyli dlatego piszemy 4,3, bo taka była liczebność gęstości zaludnienia równej 135, a w drugim elemencie mamy sumę, czy w drugim elemencie sumy mamy 1,1 przez 36, bo w liczniku musi być poszczególna liczebność pewnego wariantu, czyli 1,1 przez 36. I wtedy, jeżeli dobrze na kalkulatorze to powbijacie, polecam najpierw policzyć mianownik i potem sumę tego, co jest w mianowniku, ten wynik zapamiętać i 4,3 plus 1,1 podzielić przez tą sumę i powinien Wam wyjść taki wynik jak u mnie. Wówczas powiemy, że przeciętna gęstość zaludnienia wynosi tyle a tyle osób na kilometr kwadratowy. Zawsze w przypadku miar statystycznych pamiętajcie o interpretacji, bo jest to element niezbędny do tego, żeby uzyskać wyższą liczbę punktów na zaliczeniu. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, komentowania filmów, lajkowania, jeżeli Wam filmy pasują, odpowiadają i więcej z tego danego tematu rozumiecie. Korzystajcie z playlist, a jeśli potrzebujecie, możecie ze mną się kontaktować poprzez stronę internetową zadaniaprojekty.pl. Pozdrawiam.